Pod patronatem wójta gminy Jasienica Rosielna Urszuli Brzuszek Podkarpackie Centrum Kształcenia Medycznego w Brzozowie zorganizowało szkolenie dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym z zakresu udzielania pierwszej pomocy. 21 maja ratownicy odwiedzili zespół szkół w Jasienicy Rosielnej. Staramy się od najmłodszego wieku współpracować z różnymi instytucjami i wdrażać programy, które mają na celu udzielanie pierwszej pomocy. No, najlepiej to zaczynać od najmłodszego, od 5-6-latków. W klasie pierwszej uczestniczymy w takim programie Bezpieczny Puchatek lub Bezpiecznego Puchatka, gdzie również dzieci poznają, jak należy chronić siebie, uczą się bezpiecznego powrotu do domu, uczą się, jak należy zachować się w sytuacji, gdy ktoś nieznajomy proponuje podwiezienie, gdy ktoś zapuka do drzwi. Również uczą się, jak udzielać pierwszej pomocy w przypadku, gdy ktoś zasłabnie z rodziców, zapamiętują najważniejsze numery alarmowe. Szkolenie zostało zaplanowane w taki sposób, aby jednocześnie było nauką i zabawą. Zajęcia mają na celu wykształcić u dzieci prawidłowe zachowania pod względem udzielania pierwszej pomocy, jak i własnego bezpieczeństwa, jak również szkolenia mają wykształcić u dzieci w późniejszym etapie życia prawidłowe zachowania udzielania pierwszej pomocy w życiu codziennym. Cykl szkoleń jest prowadzony na terenie całej gminy, czyli wszystkie przedszkola zostaną przeszkolone w zakresie udzielania pierwszej pomocy, jak również cykl szkoleń będzie się rozpoczywał w gminie Nożyc. Rozpoczynamy tam zajęcia już z dzieciakami 10 czerwca, na co serdecznie zapraszamy. Dziecko po zakończeniu kursu potrafi udzielić pierwszej pomocy, rozpoznać zagrożenie, unikać miejsc niebezpiecznych i prawidłowo wezwać pomoc w przypadku nieobecności osób dorosłych.